Witamy w piątkowy wieczór. Na wstępie chcielibyśmy życzyć wszystkim, tu obecnym kobietom wszystkiego najlepszego: przede wszystkim trafionych kuponów. Są to życzenia lekko spóźnione, ale mamy nadzieję, że ważne. Cieszymy się z Waszej obecności, drogie panie. Witamy również panów, dobrze, że jesteście. Niektórzy jeszcze trzeźwi. Jeśli chodzi o nasz ostatni kupon, związany z bramkami w meczu PSG i Realu. Trochę nam chyba nie wyszedł, co nie? No niestety. Ale nasze ostatnie analizy z udziałem Realu Madryt to z lekka mówiąc mała pomyłka. Pomyłka. Moja żona miała na drugie pomyłkę. Po prostu nie możemy wyczuć tej drużyny w ostatnim czasie, dlatego chwilowo skupimy się tylko na oglądaniu królewskich bez obstawiania. Jeśli coś nie idzie, nie będziemy tego ciągnąć na siłę. Nadal zostaje mnóstwo meczów do obstawiania. Przejdźmy już do naszego kuponu. W weekend widzimy potencjał w Hetafe, który podejmuje na własnym boisku Levante. Zespół z Walencji ostatni ligowy mecz wygrał 19 listopada. W sobotnim meczu sytuacja wygląda jeszcze gorzej, bo trener będzie miał ból głowy z wyborem składu przez mnóstwo nieobecności. Łącznie może nie zagrać aż 10 zawodników. Pięciu z nich wystąpiło w ostatnim meczu w pierwszej jedenastce. W ostatnim meczu z Espaniolem mieli sporo szczęścia w postaci sędziego. Ten wydrukował im rzut karny za faul na zawodniku, który był na spalonym. Skoro na własnym boisku nie zasłużyli na wygraną w meczu ze Średniakiem, to z innym Średniakiem, ale piekielnie mocnym na własnym stadionie, będzie jeszcze trudniej o punkty. Teraz przejdziemy do meczu Barcelony z Malagą, w którym nie zapowiada się zbyt wiele goli. W tym sezonie w 27 kolejkach Malaga zaliczyła tylko 8 overów 2,5. Ich taktyka to zamurować i wyprowadzić kontrę. Pierwsza część planu wychodzi nieźle. No ale gorzej z tą drugą. Ostatnio przegrali wyjazdowy mecz z Leganes i wypadli słabo, mimo że ich przeciwnik miał ostatnio duże problemy. W domowym meczu z Sevillą nie oddali żadnego celnego strzału, a z Atletikiem strzelili gola, a potem dali się zdominować, co ostatecznie źle się dla nich skończyło. Z kolei z Valencją, co prawda, długi czas przeważali, ale wpadł tylko jeden gol i to z rzutu rożnego. I to właśnie jest nieliczna opcja na zdobycie gola w meczu z Barsą. Co ważne, ekipa Valverde jest przed meczem z Chelsea i niewykluczone, że trener będzie lekko rotował składem. Trzeba również zaznaczyć, że Barcelonie od jakiegoś czasu trudno gra się z Malagą. Tak też było w październikowym meczu pierwszej rundy wygranym na Camp Nou tylko 2 do 0, a gra ożywiła się dopiero w ostatnim kwadransie po wejściu Paulinho. A trzy gole to absolutne maksimum jakie mogły wtedy wpaść. W połowie lutego przed pierwszym spotkaniem z Chelsea Barca wygrała na wyjeździe 0-2 z Eibarem. Nie zachwycali, ale zagrali tak, by tylko wygrać, a styl schodził już na dalszy plan i taka sytuacja może się powtórzyć również w tę sobotę. A teraz z Hiszpanii przenosimy się do Niemiec, gdzie Hoffenheim podejmie Wolfsburg. Gospodarze do miejsca gwarantującego grę w europejskich pucharach tracą zaledwie 4 punkty. Drużyna złapała małej zadyszki i ich gra nie wygląda już tak dobrze jak z początku sezonu. W rundzie rewanżowej na swoim obiekcie rozegrali na chwilę obecną 3 spotkania których stracili łącznie już 7 bramek. Jest to drużyna bramko-strzelna, ale również mnóstwo traci. Ich rywalem w tej kolejce będzie ekipa wilków. Goście podwodzą nowego trenera, póki co zdobili tylko jeden punkt. Ale za to systematycznie strzelają bramki nawet mocnemu Bayerowi Leverkusen w ostatnim spotkaniu. Hoffenheim rzadko schodzi z boiska z czystym kątem, a ostatnio przerwali serię 8 takich meczów. A teraz możecie zobaczyć siłę bonusu bez podatku. Na lotku mimo że kurs sporo mniejszy od 4,61, to i tak wygrana wychodzi większa. A dzisiaj jeszcze kupon na dokładne wyniki. Ostatni poszedł słabo, bo nie weszło nic z czterech naszych propozycji, lecz było bardzo blisko do choćby tego honorowego 1 na 4. Niestety Atletico strzeliło gola w 90 minucie na 3 do 0, a przypominam, że naszym typem był dokładny wynik 2:0. Można próbować zagrać to systemem 3 z 4, a można też w zwykłym Ako tak jak my. Jeśli macie oczywiście mnóstwo cierpliwości. Od razu Wam tutaj podliczę, że za zainwestowaną dychę w systemie 3 z 4 przy ewentualnie trafionych 3 typach zgarniecie ponad 500 zł. Ale niestety jak wejdą wszystkie, czyli 4 na 4, to zamiast 20 tysięcy będzie niecałe 2,5 tysiąca. Sami więc zadecydujcie co bardziej Wam się opłaci. Od razu króciutki poradnik, jak zagrać system 3 z 4. Jest to bardzo proste. Wybieramy 4 mecze i wpisujemy stawkę w polu system 3 z 4. Liczba, którą wpiszecie zostanie pomnożona przez liczbę kombinacji, którą widzicie obok i w tym przypadku wynosi ona 4 kombinacje. 2,50 razy 4, czyli łączna stawka systemu 10 zł. Jeśli chcielibyście dowiedzieć się więcej o zakładach systemowych, czy też maxi kombi, jak to mają nazwane niektórzy bukmacherzy, Napiszcie w komentarzu, jestem za. Na dziś to byłoby na tyle. Subskrybujcie nasz kanał, klikajcie łapki, jak szaleni. I życzymy powodzenia z kuponami Wam i sobie. No i uważajcie na Napoli, bo kupony wam. <laughs> Słyszymy się w poniedziałek, 12 marca, w godzinach wieczornych. Do usłyszenia!